Hello. Sì. Continuujemy kampanię Warhammera wysokimi elfami. Ostatnio genialnie straciłem generała w pierwszej bitwie. Jestem zajebista. Na jakim poziomie ten ścigasz? Na bardzo wysokim. Ja mam na normalnym, ja się uczę do pewnej gry. Ja tak patrzę. Ej, tu nie ma przywódcy frakcji oni. Mają. Wysokie elfy mają. No ale tutaj nie widzę u nich. Ja Tu tylko. weź sobie w ten drewno. Wejdź sobie w ten panel i tam mieliśmy, że jest Skull Phoenix jakiś tam, ja go widziałam. Gdzieś, tylko nie pamiętam gdzie. A tu siedzi. Okej. Gdzie siedzi? W stolicy? Okay. W Tower of Hot. A, wieży Heta, no tak, bo tam jest to. Wieża Heta to, nie pamiętam czy to... Safari to była wieża magii, a Heta nie pamiętam czy to nie były te wielkie kuźnie. Elfie. Nie wiem. Światło Hama jest ogólnie trochę... dziwne. Zauważyłam. O, dobra. Macaj tchórzu! Znaczy tchórzyco w sumie. Macaj tchórzyco! Tak oto zjednoczyłem Ultuan. Zeszli trochę do przodu, bo mi wysypało grę. Na Ten start. na... Ja mam... Ej, mój ten... Kochin Ana... Ana... Przepraszam, Koachil Ana ma mapę z całego świata. Jako ten sprzęt. Fajne. Jeżeli wiesz, on jeszcze jest z jakiegoś tego, to może on tam żył jeszcze. Tysiąc lat temu. I marzysz, żeby odzyskać sobie ziemi trochę, nie? O, tak w ogóle to właśnie mi wylądowały te. Proszę, elfy. Trochę słabo, nie powiem. No. U mnie trzymają poet takimi czarnymi rakami, trzymają mi poet, będę musiała flotę zrobić. Nie cieszy mnie to przy kosztach utrzymania ich floty. 600 za najsłabszy okręt, no to jest przecież przesada. Drugi, tak w sumie te kopalnie mnie się opylają, tam jakiś gość jest. Właśnie tak według mnie średnio, ale okej. Cicho. Trzeba żyć z tego, co się ma. Dobra, ja buduję drogi, bo są w miarę tanie, a przychody zawsze z Luxem. Czy wy moglibyście do mnie wyjść? W ogóle za ile właśnie wyjdziecie? 7 tur, dobra, podtrzymam was. Okej. Okay. Pięknie, dziękuję wam. Będę wykrwawiać się na tej, na wiosce buntowniczej. Geniusze zbrodni. I kolejne, drogi kolejne płat. Ja właśnie z tego gospodarki, bo wie, jestem 73 na... Zrobię 73, jej! Zaciłem kolonię, zaraz będę mi się dystansować mocne elfy, jej! Na podupie. Jej! Jej! Cieszymy się! Nie mam... Nie mam floty, jej! Całkiem dobrze mi się gra. A tobie? No, mi też, na razie. Znaczy grałem bardzo krótko, bo mi wysypało grę, ale ogólnie jest okej. Okay. Czuję, że spędzimy na tej grze cały ranek i będzie znowu 10 odcinków z pogadanki. Prawdopodobnie. W sumie mam dzisiaj dzień wolny, a jutro i pojutrze mają wycieczkę, moja klasa cię zostaje w domu, więc... No. Dobrze się ułożyło. Dodatkowo dzisiaj mam jeszcze dzień wolny od pracy. Wszelakiej. Okej. Okay. Powinnam trochę zacząć chodzić na spacery. Hmm. Tak 16-18 pójdę.
Niedługo będziesz ze mną chodziła. No jak przyjedziesz. No. Ej. Garnizon. Garnizon odparł atak mroczych elfów. Znaczy tych. Były garnizon buntowników. No to fuck, czemu oni przyszli tam? Ja powstałem gospodarczo. Rosnę w potęgę, chwałę i siłę. Mam nadzieję, że cieszę. Ale ładna muzyczka jest. Taka wiesz, taka spokojna, miła, przyjemna dla ucha, zwłaszcza jak się gospodarczo rozwija. Ja muszę te elfy mroże pilować. In shadow we survive. Dzięki, że przypomniałeś. We will slip through unseen. Prawie zapomniałem, że jesteśmy przecież w świecie, który chodzi o zabijanie się. Znaczy wiesz, jak się podbije tutaj mroże elfy, to właśnie spokój się na dłuższy czas, tak myślę. Ta, na pewno. No wiesz, czuję, że hordy z północy tych na Asenu będą szły jako łupieżcy, a Liza Atmeni będą chcieli, wiesz, znowu oczyścić chat. Każdy musi mieć jakieś hobby. A więc Królestwo Ultuan, Królestwo Wysokich Elfów. No i oblegały mi Arnheim. Cholera. No gdzie jest Arnheim? Mówię, pędam? No to ta kolonia. Aha, to ja ją porzuciłam. Miałem ważniejsze rzeczy w stolicy, żeby się robić w kolonie. Arnheim, ostatnia kolonia w ogóle to była. Nie pamiętam, czemu tracili w tym, czy fabularnie, czy nie. Dobra, mam już chyba wszędzie wieże te zbudowane. Na tamten półwysep nie mogę wejść, więc znaczy, że z góry tam też nie da się przejść i niepotrzebnym jest to. Buduję trochę i mam 5000 przychodu, cieszę się z tego bardzo. Chyba obniżę za podatki. Ja dociągnę na najwyższych. A ja obniżę na normalne, bo jednak wiesz, rozwijać się trzeba. Najbardziej rozwinięta frakcja u mnie to Kislev. Mogą być, oni mają najzieśniejsze ziemię w całym starym świecie. O, dobra, 1500 mrocznych elfów na mnie idzie. Na jeszcze 2000 dzięki. Dzięki za troskę. No ale mi idą na tą kolonię. No mi też idą na kolonię. Dobra, dam radę. Białe elfy. Znaczy, raczej nie, ale. Ale staram się pocieszyć. O, w sumie idą dosyć małą ilością sprzętu bliźniczego. Mogłabym się bronić na murach nawet. Cały ciągle gładzę sobie rękę. To jest dziwne. A nie wiem, czy się bronić w centrum, czy na murach. Kurde, ale ładne te mury. Czuję, że na murach pewnie mają tych czarnych mieczy. Tak. To na murach oni to pewnie ci na murach wjeżdżą. Spróbuj zablokować środek, bo masz, jak masz tam włóczników, to zrób po prostu murę włóczni. Bo on jest dosyć wytrzymały. Pamiętam, no. Znaczy nie wiem, tylko pamiętam w Mark of Kiel, że był bardzo wytrzymały. O. Dobra, w sumie mogę. Tak więc obrona środka. Ja
Dobra. Zacznijmy bitwę najpierw. Zbudować kopalnię, ale coś co przyniesie więcej efektów. Więcej przychodu, nie? jubile za 8000. Trochę dołki. To wolę kopalnię. Nawet tam mały przychód, ale wiesz, zawsze jakiś. Wiem, że to się kompletnie nie opłaca, ale zawsze buduję kopalnię i wolę się nie oduczać tego. A z czasem może te kopalnie będą przynosić więcej, nie? Przy ulepszeniach, jak to sprawia. Znaczy można sprawdzić właśnie ten, z przeglądarce budynku, jak będzie wyglądać po ulepszeniach. Sprawdzę. Czysta, max. No to już wiesz. Bieda. Straszna bieda. Może ze kupców po obie też byli zawsze za czasem przydatni. Tak, sobie zekotuję sypał kupców. Zabijesz mnie, jak coś ci powiem. Co? Muzyka jest ładna. Co? Muzyka jest ładna. Dzięki. Właśnie, no, podoba mi się, bo jest fajna. Wiem, ja też ją słuchałam przez chwilę i wiem, jaka jest. Miło, że idą do mnie dwoma muliczkami. Spodziewałeś się, że będą szli jednym tak po debilnemu wręcz? Nie, ale właśnie idą po debilnemu, bo idą tylko dwoma. Na razie. Jeśli po jednej to byliby głupi, więc szanuj, nie szkaluj, jak mówią. Zawsze hejtować tylko jednych wyjątkowych ludzi. To są elfy. Elfy właśnie, wyjątkowe elfy. O nie, pomyliłem w nazwie, co ja teraz zrobię. Aha, wiem, nic wam to nie odchodzi. Jestem straszna. Trochę. Moment, kiedy mi przychodzi dziecko i mówi: pali się, a ja takie, i co mnie to obchodzi? Pali. Jak bardzo miło, że wysłali na razie tylko jeden oddział, a reszta stoi sobie w uliczkach. Mnie zaatakowali, zrobili mi inwazję jednym, znaczy 4 oddziałami, znaczy 80. O kurde. Czekaj, 80 to musiałoby być 4 armii pełne. Oho, chyba właśnie zorientowali się, że mam inne uliczki w mieście. Damn. Moja armia zniknęła. Rozpłynęła się w powietrzu. Ojej. Moja armia rozpłynęła się w powietrzu. Ojej. Ej, to nie jest śmieszne. Tam były 4 oddziały. To miałbym pomóc się obronić w inwazji. Gdzie oni są? Nie wiem. Szli bez generała? Ej, to nie... No? Mogli zreiterować. Ale nie dostałem informacji, że ich ten... Że zreiterowali. To nie wiem. Ksa. Poszli się najebać gdzieś w razy za szpinem. Nie, dobra, ja sobie wczytam tytuł od początku, bo ja potrzebuję tej armii. Ona mi po prostu wyparowała. Czasem się tak zdarzało też na tym. Na
tych, na modach się chyba czasem zdarza, że po prostu Amy się znika po prostu z dupy. Znaczy ona jest, ale po prostu jest niewidzialna i ja nie mogę jej potem znaleźć. Let our arrows find their mark. Drive the enemy back. Keep your spear points high. Keep your spear points high. Let our arrows find their mark. W ogóle nie wiem, czy Kislewa nie powinna rządzić ta Cajca. Tam widziałem znowu jakiegoś gościa. Król Fenix będzie dowodził tymi oddziałami. Wyruszasz, by odsadzić zwykaj. Dobrze, dobrze to śpiewanie działa na mnie głos, bo lepiej mi mówić, tak na menu. Ćwicz, ćwicz, dobra, strzelać do tych. Chciałbym się budować trochę budynków religijnych niedługo. Ja jestem zajęta obroną z tej. A co, bądź kolonii jednak? Tak, biję się o nią, nie oddaję miast bez walki. Ja miałem 90 ludzi, więc nie miałem tak szans przy 250 ludzi. Bo to byli łucznicy, a oni byli jazdę, więc... Na smutek i żal. Ale już tam jedzie Król Fenix, więc on nim spuści. Ciekawe, czy znowu straszny generał pod koniec bitwy. Tradycja. Tak. Nikt nie chce być dumny, co mam i to miałem, bo pod koniec bitwy wszyscy giną. Tak. Zero bez straty, zagubiona strzała trafia generała nagle. Tak. Dokładnie. Poddali się bez walki. Poddali się bez walki, nagle żołnierz się przewrócił, wiesz, z głuszczą i tak bił generału w plecy. Przypadkiem. Przypadkiem. Klątwa generałów to moje. Już widzę takiego, wiesz, jeszcze taki japoński generał, nie? On mówi, pan ci kazał się zabić, on wiesz, co pługo popełnił, on takie, co ty robisz, żartowałem. To było takie złe. Było. Ciekawe, czy taka robili. Dla jaj. Tak. Na pewno. Co? Nie wiedzieliście pewnie tego w Japonii. Nobunaga też się tak zabił. Przypadkiem. Przypadkiem. Zabili mu głupi kawał. Słuchajcie, u nas jakaś gigantyczna armia, jeszcze po prostu zabił. Żartowaliśmy! Wiesz co jest najśmieszniejsze, że ja to wygrywam. Ej, czy ma jakieś budynki specjalne, których nie rozumiem? Highway? To jest chyba wysokie dogi. Jakieś jeszcze lepsze dogi. No tak. Znaczy to autostrada znaczy dokładnie po angielsku, z tego co wiem. No to chyba lepiej miały autostrady. Nie, ale tak w metku też tak samo jest nazwane, z tego co pamiętam. Nie, te ostatnie to jest Pavenous. To blokowane dogi, nie? Nie, ale kolejne doki, nie. Nie, ale pamiętam, że jak grałem na tym, na angielskim metku, to było ten, też Highways. Cicho, nie znasz się. Przepraszam. Przepraszam, taki głupi humor czasem udziela.
Ej, kurde, moja ta Gwardia Feniksa po prostu zaczęła się przeżynać przez nich. Gwardia Feniksa to jest, wiesz, Gwardia Króla, więc... To nie chodzą na Dzinę Królewską i te sprawy, więc wybijają wszystko. Kurde, przy takich bitwach to ja to mogę się bronić przez jakiś czas. Coś się obroniłeś? Nie, jeszcze nie, ale idzie mi całkiem nie znosie. Chyba żałuję, że puściłem bitwę automatem, bo nie chciałem tego robić. A co, jak tam moja włócznia? Ten mój też działa jakoś? Tak. Nie zawsze. A dodałem ja zginął mi mój generał, czy wrogi? Wrogi. Twój. Myślałem, że twój jak zawsze. Uff. Jak sobie dychnęła. Nie, nie, wy tu stójcie. Wy tych atakujcie. Wy napierajcie. Wyjdźcie sobie odpocząć. Potrzebuję trochę budynków wojskowych na froncie. Znaczy, froncie jeszcze nie ma frontu. A jak na razie straciłem 40% wojska, a oni 61% już. Ej, to są nawet te nazwy. Deuli, czyli ci mocne elfy i asły, bo asłowie te... To są leśne, te wysokie elfy. Albo sprawdzę jak mają, bo ja mam tutaj pogląd na stolicę. Asej, no. Te wszystkie są jakieś spokojnione. Chociaż... Tego co wiem, te leśne elfy były z tych, które zostały w starym świecie, kiedy Ultron się wycofał, nie? No. Z tego co wiem, tak. I oni właśnie znaleźli wspomnienie w lasach. I się tak zżyli tam. Zentami i maskami zaczęli robić. Potem zaczęli się krzyżować, nie wiem jak. nie będę mówić podtekstów ani domysłów. Nie no, tak z drzewem. Będę Ofilia. A co mają powiedzieć zwierzę ludzie? Nie wiem. Macz na lewie, ja dopiero odbijam Ultron. Wypieprzaj mi z wyspy. Łobuzy. Jeżdżo. Obraza najwyższego sortu. Łobuzy. Ty jesteś... Mieszkać łobuzica? Ja jestem wilkiem. Jesteś łobuzicą. I to moją. Jesteś słodka. Nie jestem. Jesteś. Nie, znowu się zaczyna. Już widzę komentarz, ale jesteś. To ja bym znał. Jeśli obejrzy. Dobrze bym znał. No, pewnie obejrzy, często chyba oglądasz nasze filmy, nie? A nie wiem sobie, nie pytałam. Pozdrawiam z tego miejsca Ole, jeżeli ogląda. Ja też się pozdrawiam. Ja mam kopertę z twoim adresem. Może podam? Nie zrobisz tego. Ulica Kie... Dzięki. No co, tylko powiedziałem Kie. Zamiast mnie strasić, to przyjeźdź do mnie. Będziesz miała blisko z Krakowa, jak będziesz. Let loose. Our arrows grant swift justice.
Halo? No chyba się znowu waliło. Halo? Jeden dzień działał bez zarzutów, jeden dzień, naprawdę. Spokojnie, rusz się spokojnie. Muszę tego adwinera potem odpalić i zobaczyć, czy nie ma żadnego gówna kolejnego. Chodźmy się wszyscy zabić, chodźmy. Tak, słuchajcie. Okej. Nie pamiętam, na czym skończyłam. Znaczy ja powiedziałam, że zamiast mnie straszyć, to żeś przyjechała do mnie. Że masz blisko z tego. Dogadaj się z wujostwem, to będę miała bliżej. Okej. Okay. No to będziesz miała bezpośredni, niedaleko mnie. No. Więc byłoby fajnie się spotkać. No. Byłoby. Weźcie. Ten tak czekam i tęsknię za tobą. Ja za tobą też. Znaczy chyba złe słowo, bo tęsknię się za czymś, co się poznało, ja... Tęsknię za czymś, czego jeszcze nie znam. Oj tam. Marudzisz. Poprawność polityczna i te sprawy... Dobra. Tu będę organizować powoli wyprawy, by odzyskać moją kolonię wiedzą. Moja gospodarka załamie się na tych cholernych statkach. Kurde, ale ja mam tą żmudną walkę teraz. Ja też tam budować jubileum, bo muszę zarobić na statki. A co atakują? No ciągle tą. Serio? Aż tyle? Tak, właśnie biję w dwóch uliczkach, to wiesz, ile to trwa. Nie zrzucić. A przebili twoje szeregi, czy jednak stoisz dalej trwa, no? Ten. Znaczy... Dam radę się wybronić. Właśnie wygrałam w tym momencie. To trochę współczuję tym, co wracają teraz, wiesz. Oni trochę nie lubili wracać spod bitwy, bo wiesz... Wiesz, Mikuły niespecjalnie lubił, jak ktoś przegrywał. No to tutaj przegrali, jeszcze w walce z mniejszą armią. No to oni chyba wolą zginąć albo uciec w lasy. Zginął mi generał na koniec! Tradycja. Właśnie tradycja. Ale kurde jak? Nie wiem, może się coś zbugowało, bo to zimne jest. Kurde, w walce z ostatnim oddziałem wroga znowu mi zginął generał. Wiesz, może nie atakuj generałami. Ale właśnie muszę, bo bez tego przegram. Bo dwie jubilej. I to mi zapewni trochę hajsu na flotę. Ja potem lecę odzyskać kolonię. To muszę całą flagę zrobić pewnie. Czyli tam walczyć i kontynuować wyprawę. Czy może po drodze zajmę te wysypki, co są tutaj? Jeszcze można było. Albo zrobię taktykę hiszpańską, czyli zamelinuję się w miastach i będę miała wszyscy wszędzie pełne flaki i będę się tak bronić do końca gry. Ja tak czasem, i tak miałem maskę, że tak zrobię. Ej, ja to przegram. Ej, poważnie?
A jak przegrałeś? Przecież wygrałeś, mówiłeś, że wygrałeś. Tak, bo został jeden oddział. O, dobra, wygrałam. A ten No to jeden oddział chyba masz wygrać. wyżył nagle resztkę mojej armii, więc wiesz. To i tak się udało nieźle, więc. No, straty niesamowite, stracony generał. Miasto właściwie już też. Mogę się wycofać chyba. Znaczy, no w sumie możesz, bo on, chociaż w sumie chyba załamałaś im trzon uderzenia, więc nie wiem. No i cały czy ty widzisz, ile ma utrzymanie ten elfi flagowy? 4000? Nie, to jest za rekrutację 4000, ile on ma utrzymanie. A ile? Chyba nie, bo nie widzę, bo mi tak ścina długą mapkę. Dobra, buduję 3 te zwykłe statki. A potem biorę armię ze stolicy, bo mam tam całkiem niezłą. Znaczy nie. To jest stolica? Tak, to jest stolica. Ze stolicy wezmę. Jadę odzyskać kolonię. The blood of Kalador flows in my veins. No shadow will prevail while I still live. Okay. Praise of all. An eternity of torment awaits you if you continue down that path. I... Nie wiem, czy tu werbować cokolwiek jeszcze, żeby się bronić, czy już się poddać. Nie wiem, czy ty nie zauważysz głównego uderzenia. Bo mi tam zdobyli zaatakowanie potem bardzo moim oddziałem niedaleko, ale to było oddziały śmieszne wręcz, więc nie wiem, czy ty właśnie nie bierzesz na siebie częściami. A masz zjednoczony ult one? Nie, tutaj ciągle oblegam tą wioskę orkową, czekam aż oni wyjdą do mnie. I na północy jedno zajęte przez tych. Tak szczerze, chcesz szczerze? No. Spróbuj tę bitwę może z automatem, bo oni tam mają wyrzutnie goblinów. Wiem, gleba ła gleba. No. I to niestety, ale zauważam, że bardzo kosi oddziały. Niestety, bo zrobiło mi się smutno, kiedy moja armia biedna zaczęła być wyżynana w pień. Boże, jakie te oddziały są drogie! Ja mam tych handlarzy, ale zapomniałem ich zostawić. Były właśnie sprawy wojny, te sprawy. Ej, handlarze z tych głupich farmemek mają po 100 hajsu, więc chyba się opłaca. Wiesz co? Też zrobię sobie handlarza. Tutaj 55, ale mimo wszystko jest całkiem dobrze, jeżeli chodzi o to. Of Kalador flows in my veins. Even I cannot achieve that. Tu chyba mam jednego, tak, tu mam handlarza jeszcze. Not all of the blood of Naggarath is tainted. Tutaj. 77. Wszystko taki dobry, buścik jednak jest dobry. Kocham, kiedy moja gospodarka rośnie. To jest najlepsze, co ja lubię w tych grach. Wiesz, wydajesz może pieniądze i się tam musisz bronić nieźle, ale potem widzisz, jak twoje państwo po prostu rośnie na twoich oczach i to jest piękne. Ale nie pa, pa, pa. Dobra, biorę mojego kupca. 28, 26. O, 43, idziesz tu. I tam przy tym Gale Valen, czyli tej takiej na środku, to jest coś tu kredą. Tam jest taka wioska po prawej stronie na wschód i tam ona daje, mi tutaj daje aktualnie 111 golda. Ja nie wiem, czy nie przez handlarze, sprawdzę ile on ma umiejętności. No właśnie. On ma dwie umiejętności, więc... No właśnie. Właśnie, tutaj też muszę sobie porozwijać tej do handlarzy.
budynek. Tylko który to jest market? No, markety muszę porozwijać i wtedy dopiero zacznę a robić. Ja nie mogę tego rozwinąć, bo właśnie buduję sobie flotę i zaraz będę wyruszać na wyprawę dzielną, żeby odbić moją kolonię. Ale przed tym zdobędę te wysepki dałb na tam, bo to mi się opłaci, bo będę miała kolejną będę miała kolejne ziemię. O. Po prostu. Dobra, czekaj, ja zakończę odcinek. Halo. Dziękuję za uwagę. Popatki. Halo. Papa. A, w ogóle ten, ta się zorientowałem, że ten, że Asurex. To nie spojrzałem na nazwę tego. Znaczy ja źle nie wiem czemu jak wcześniej przeczytałem ten Asur Exporter, to przeczytałem Explorer. Nieważne. Skończyłeś już nagrywać? Czekaj, jeszcze wysyłam tego typa do jakiegoś najlepszego punktu. Dobra, tutaj idź. Okej, i kończymy odcinek. Popatki! Popatki!